Jak ja uwielbiam studia. Mieszkam se na chacie, nie mam nic w lodówce i na zajęciach sportowych już trzeci raz rozwaliłem sobie stopę. Hał, hał, dawaj parówkę. Ciekawe jak żyją moi rodzice i Caleb. Tęsknię za nimi, szczególnie za Franciszkiem. Dzwoni telefon, odbiorę. Dzwoni Grażyna, pewnie będzie się znowu pytać o to, czy może mieć kolejne dziecko lol. Impreza? Jutro? W końcu ich zobaczę. Ciekawe jak trwają przygotowania. A cóż to za rodzina? Witam serdecznie w Grażynowie. Tu mamy naszą piękną kobietę. Gdzie ty jesteś? Patrzcie jaka zadowolona, mimo że jest nieśmiertelna. Wszyscy w jednej kupie, natomiast Lucius jest na studiach w swoim mieszkaniu. Nasz żywiciel rodziny, dosłownie żywiciel naszej rodziny, no uciekł. No cóż, takie życie. Pomyślałam, co można dzisiaj ciekawego zrobić. Przecież w prawdziwym świecie są wakacje, także kto to jest? Czego ty chcesz? Dlatego pomyślałam, że dziś zrobimy imprezkę. Rodzinną, zaprosić znajomych, mimo że większość naszych znajomych no nie żyje. Czemu? Co się stało z włosami Mortimera? Ej! Czekajcie, bo coś za dużo się dzieje. Co ty chcesz? Pochwalić kogoś? Pochwal Franciszka. Pochwal, że jest fajny. Co, chcesz kogoś zabić? Motywująca przemowa przed lustrem? Po co? Urodziny Bożydarowi i Wieśkowi zrobimy wtedy, kiedy będzie dodatek liceum, bo chcę, żeby oni przeżywali te licealne życie razem. Jest zimno, pochmurno. Czemu wszyscy nie żyją? Czemu Nancy nie żyje? Przypominam wam, hashtag kocham Bigos, ponieważ tutaj są domy do serii Wasza Nowa Chawira. No i to tyle z ogłoszeń parafialnych. Odwiedź. Może będzie w domu. Czemu oni mają tyle dzieci? Mortimer, co ty za... Kurde, nudziło ci się, że tyle dzieci zrobiłeś? Ona nadal tak samo wygląda. Tu jeszcze kolejne dziecko. Zapraszam cię na imprezę, mordo. Ja robię imprezę. Beka, zapraszam cię na imprezę. Bal przybierańców. O, jutro jest święto zbiorów. To będzie Halloween. Jakie święto zbiorów? Wywalone święto zbiorów. Halloween. Tak jak to Edyta Górniak mówiła. Murder? Nie, no kurde, bez przesady. Bo się wszyscy pozabijają w tym mieście. To zrobimy niedługo. Jak Lucius skończy studia. Picie. Przebieranie się. Psikus albo przysmak. Upiorny nastrój. O. Trzeba wymyślić im przebrania. Franciszek w sumie się nie musi przebierać. Upiorne przyjęcie. Dobra, zaproszę wszystkich. Chodźcie, bawcie się. Ja nawet Boba nie mam w znajomych. Czy on umarł? Tu zrobimy. Nie denerwuj się tak. Trzeba ci wymyślić przebranie. Czemu jej się stroje pozmieniały? Czy jak ona ma wolną wolę, a ja grałam Luciusem, to mogły się jej stroje pozmieniać? Może ty się przebierzesz za gnoma? A jesteś strasznym gnomem. Straszny gnom. Przebierz się za tego, za Britney Spears. Nie, kombinezona. To załóżmy, że jest ten kombinezon czerwony. Przestań drzeć się. Caleb, ty się przebierz za jakiegoś takiego bogacza. Dawaj, Hugh Hefner. Ty będziesz Hugh Hefner. Patrzcie, Hugh Hefner. Ty za Flesza. O, jak jest Gret. Jodą. Patrzcie, Bożydar jest jodą. A Wiesiek? Cicho. Opanuj swoje emocje. Może za harcerza? Dobra, Kini Zimmer. O. Kini Zimmer. A Franciszek, za co się możesz przebrać? Masz jakiś pomysł? Może się przebierz za gnoma. To super lamy! Za parówkę! Jest już Yoda. O! Lord Vader! Patrzcie! Dobra, wszystko mamy na imprezę. Jak przygotować dobrą imprezę? Karp błotny? Zróbmy karpia. Ja ostatnio złowiłam lina. Tak, ja złowiłam, żeby nie było. Smaruję kurde pędzlem karpia, maluję karpia. To co za jaja? Nam, nam! Tutaj dynia. Tutaj jeszcze jedna dynia. Królik! Mamy królika. Patrzcie, jaki karpik.
Przebrania mamy, jedzenie mamy, dobre samopoczucie też niby jest. Może usuniemy to miejsce, żeby nie było, że tutaj zatrzymywaliśmy ludzi, żeby ich pożreć. Nie wiem, no po co wszyscy tak wiedzą, że jesteśmy wampirami? Nasze kury żyją w ogóle? Kto to jest? A ten Rohan tutaj jest. Rohan, idź stąd. Bob. Żyją! Trzeba kogoś zabić. Znaczy co? To jest Aurelia. Ona jest czarodziejką. Winx? Chcesz przyjść na moją imprezę? Jekla O'Drip! Jakie drip? Kim ty jesteś, człowieku? Henryk Bocian. Weź pij plazmę. Patrz jak się patrzy. Odejdź! Nie interesuj się. Usuniemy ten pokój do jedzenia ludzi. A, remont mieliśmy. Barbara, postaraj się o dziecko. Nie! Ej! Grażyna i Caleb chcieli mieć dziecko kolejne, no nie? Tylko, że ona się pytała Luciusa. Czy mogą mieć dziecko? Czy postaramy się o dziecko z Calebem? No, jak wyjdzie, to będą mieli, a jak nie wyjdzie, no to już w ogóle nigdy nie będzie miała dzieci do końca swojego życia. Chyba, że ktoś ją zabije. O, idzie. Dobra, zobaczymy. Oh shit! Ej, nie podglądaj! Nie podglądaj, maślak! Maślanka, odejdź! Odejdź się stąd! Dzięki linii mrocznych mocy szanse na wampira dziecko są zwiększone? It was at this moment that he knew. He fucked up. What the fuck? Jakie linie mrocznych mocy? Let's see, kto to dzwoni. Zaraz oddzwonię, chwila, robię test. Oh shit! Oh shit! Oh shit! It was at this moment that he knew. Ale czemu? Jesus, no i co my ty powiesz Luciusowi, co? Aga Kiełbom... przyszłaś szpiegować nas, co? Nie widać cię. A no tak, bo nie z wampirem. Jesteś w ciąży, ty nie idziesz do roboty. Wywalone masz w tę robotę. Warka się pierze. Co ty piłkę kopiesz? Nie przemęczaj się, Grażyna. Patrzcie, jak się gliczuje staw. Ewa będzie w kółko, kurde, się kręcą. Patrzcie, jakie stopy. Stopy ich widać w wodzie. Kijanki są. Ale faska. Franciszek śpi. Tęskni za Luciusem. Śpi w jego łóżku. Ej, a w ten taki teleskop duży też może spaść meteor? Czy tylko w ten mały? Rohan umiera. Znaczy już on umarł, ale... No czemu ta Aga Kiełba Klacz tutaj chodzi ciągle? Kinga ją wysłała do stalkowania nas. Odejdź, potworze! No kogo można zabić? Nikogo nie ma. Każdy się boi mojej rodziny. Idź zobacz, czy możesz się popluskać w stawie. Patrzcie, jak mu się oczy świecą. Jezu, jakie to jest straszne! On się topi! Patrzcie, jak on śpi. Grażyna, jak się czujesz na to, że będziesz niedługo... Imprezka? Ty w ogóle wiesz, że ona jest w ciąży? Chyba widzisz, bo brzuszek... On kocha picie, ale picie krwi czy chlanie. Dobra, przybieraj się. Ups! Jestem znów pregnant. Ja nie mogę, jaki to był klub? Jakiś prestiżowy. Ok. Cicho, przestańcie marudzić. Wow, ile limuzyn. Horne Bailey. Znamy się? Możemy się poznać z tym Britney Spears. Idź poproszę fotę. Ej, czemu wy tu nie możecie wejść? Też ty byłaś gwiazdą. Przecież ona była gwiazdą. Wszyscy mogą tu wejść dzisiaj. Jest Halloween. Nie wiecie chyba z kim zadzieracie, zaraz was wszystkich zabiję. Przestań krzyczeć. Patrz na moje oczy. Jestem głodna. Ja chciałabym kogoś zabić, ale nie wszystkich. Bo by było, że... Ale miesza. Jak ona się popisuje, że jest gwiazdą. Chyba nie wiesz, kto to jest Grażyna Źrebie. O, patrzcie, budynia wziął na rączki. Patrz, jak młody sobie radzi w życiu. Wiecie, trzeba tego... Trzeba kogoś zabić. Emedue... Może paparazzi? Chodź, zagadaj z paparazzi. Jeszcze głodny jesteś, nie ma problemu. Chodź, paparazzi. Trzeba zrobić jakieś miejsce. Rozmawiaj tutaj, chodź. Wejdziemy, porozmawiamy. Ej, czemu tutaj jakiś diabeł się pokazał? On chyba wie, co knuje. Nikt nas nie widzi, patrzcie. Czy tutaj coś się dzieje? Tutaj nic się nie dzieje, moi drodzy. Nie będziesz robić nam zdjęć już nigdy. Zgnieciemy go dupą. Jakieś nowe są chyba. Przestań kopać tę piłkę nad jego zemdlonym ciałem. No wstawaj! Wstawaj! Muszę cię udusić poduszką. O, dobra, wstaję. Git. Myślałam, że to poduszka. Tu nic się nie dzieje. Patrzcie, wszyscy się zebrali i od razu coś czują. Dobra, siemano. Jak nawet nic nie podejrzewa. Tutaj ludzie stoją, myślę, że to jest taki wielki klos, taki stoję, tutaj Caleb myje pachy. Normalny dzień w simowym świecie. Pokażę wam. Jest tutaj ktoś, nie wiem, jakiś paparazzi. Biły na niej wam pokażę. Patrzcie.
udusimy ją naszą siłą umysłu. On się wczuje w muzykę, idzie kogoś zabić. Czajcie! Ale faza! Kurde, jak Eleven to zrobiłeś. Czemu wszyscy uciekli? Impreza! Zaraz policja przyjedzie. Ale jestem zamaskowany, czemu mi się reputacja zmniejszyła? Kiedy przebranie wejdzie za mocno? Teraz pokopcie piłkę. Policja przyjechała. No jak on mógł coś zrobić złego? Patrzcie, jak on kocha te kotki i zwierzaczki. Ludzie, bawcie się, impreza jest, ja się super bawię. Udusiłem właśnie kogoś siłą swojego umysłu. Siema. Hej, mogę cię też udusić siłą swojego umysłu? Bójcie się mnie. Czego? Co? Co masz problem jakiś? Nikt mnie nie lubi. Dotknij mnie, a ja wezmę, zadzwonię poprawnika. A ja go uderzyłam w tym samym momencie. Upsi. Przemoc nie jest rozwiązaniem. Kurde, ja nie mam rąk. O co wam chodzi? Ja użyłem tylko swoich mocy z Gwiezdnych Wojen. Dajcie mi spokój. 20 minut do imprezy, aż Lucius przyjdzie i powiem, że no będziesz miał brata albo siostrę znowu. Widzicie, Caleb się nie boi Franciszka. Caleb uważa, że Franciszek jest spoko. Oni oboje mordują ludzi. Weź tam, porozmawiaj z nim, że jak ktoś to go obronisz, bo jesteś prawnikiem. Czemu ty się przebrałeś za tego z następców? Ty za kogo się przebrałaś sama z siebie? Ona się pali, no! Ona czuje, że się pali, ale by nie stała. Ja nie mogę, ogarnij się, zabieraj się w Britney Spears, śpiewaj. Minionki? Jakie minionki? Ja nie mogę, patrzcie, za kogo się Kinga przebrała. Zaleję. A tutaj mamy jodę? Lucius. Jest. Czemu jesteś smutny? Co się stało? Czy nie powiedziałam ci, że tu jestem w ciąży? Siema, synu. Albo zobaczył, jak jego mama tańczy. Się załamał. Lucius, musimy ci coś powiedzieć. Jak się z tym czujesz? Bo widać, że Caleb super. Ród wampirów się powiększa. Czemu jakaś Marta nie żyje? On też jest w ciąży. Ciąga od Grażyny. Dobra, mogę nam dośpiewać. Słuchajcie mnie. Tanku puma flozerza ja teru. Dobra, i Lucius chyba wie, że jestem w ciąży, nie? No nie, w sumie to nie wiem, czy wie. Nie wiem w sumie, czy wie. To i za Kingą. Wiem, że ty chcesz ją zabić. Ale Jaguara się postarał po prostu, patrz jak się ubrał. Śpiewaj o święcie Halloween. Tylko największym koszmarem w tym święcie jesteś ty, Jaguar. Ja ledwo idę. Nażarłam się fasoli. Nie przytulaj go! Chcesz sprawdzić, jak dziecko kopie? To jest wampir, zaraz cię ugryzie przez brzuch. Sprawdzaj, jak kopie, ja cię zaraz kopnę. Franciszek ma kilka kostiumów, nie? Zabija ludzi, zamienia się w wilkołaka na środku. Ludzie go nienawidzą. Bo Żyda rwali głową w stół, ma dosyć. Ja tańczę, mam wywalone. Jakaś typiara go podrywa, odejdź! Odejdź ode mnie, czuję twój zapach na plecach. No odejdź stąd, typiaro! Odejdź, zostaw go! Zostaw mojego faceta! Ale co wy macie problem? Ona się spojrzała na niego i się stała za nim. Ja nie mogę, ja nie umiem robić imprez. Wrób ją w tego, w zabójstwo. Zadzwoń na policję. Zanim on tu jeszcze jest. Ciekawe, czy ją zabiorą. Poczekaj, typiaro! Poczekaj! No co za typiara? No czekaj! Aha! Jarzyna jest zmęczona, jest w ciąży. Ma dość tej imprezy. O, policja przyjechała. Ale super, a jakby ktoś serio kogoś zabił i ty byś dopiero przyjechał. A ja sam moczę stopy w wodzie. Robię grzybową. Weźmiemy już może poród. Już się mogę doczekać, żeby zobaczyć, czy to będzie chłopiec czy dziewczynka. Chciałabym, żeby to była dziewczynka. Ale bebech. Gapisz mi się na bebech? Caleb! Ona się gapi mi na bebech. Rodzę, kobieto, rodzę. Nie bój się, Caleb. Kurde, jesteś wampirem, pożerasz ludzi. Pożerasz ludzi, a boisz się tego, że rodzę dziecko. Możesz szybciej. Zaraz urodzę na środku. Idę sama, urodzę sobie dziecko. No, przyszła lekarka. Co mi powiesz ciekawego? Wiem, że to dziecko będzie wampirem. Klikę imieniu musztardy. Ja... Co tu się stało? Czemu ja tutaj jestem w niej? Co ty tak stoisz, typiaro? To chłopiec. Jak nazwać chłopca? Nazwijmy go musztarda. Na imię szpitala.
Musztarda. Musztarda, moja musztarda. Ja nie mogę, gdzie nasze dziecko? Będzie rozrabiaką, będzie musztarda, będzie takim dzieckiem, takim bad boyem. Czemu masz uszy jak elf? Ej, czemu on się stał wilkołakiem takim? Co tu się stało? To nie jest dziecko Caleba. Albo Franciszek podmienił dziecko, bo się przełączyło. Może to sprawka Franciszka i jego mocy. Dobrze, kochani, to by było na tyle w tym odcinku z Simsów. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tradycyjnie życzę wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, mimo co to byłam ja. W następnym odcinku rodziny Bożydara i Wieśka może dowiemy się, dlaczego musztarda z wilkołako czarodziejem, wampirem. Ale obstawiam, że to wszystko sprawka Franciszka, jego zazdrości o Luciusa. Tak też mogło być.